Czas minął. Otwieram posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Giżycko. Witam zgromadzonych członków komisji i zaproszonych gości. Porządek posiedzenia otrzymaliście Państwo wraz z materiałami. Czy są uwagi do porządku? Porządek. Jeżeli nie ma, to kto jest za przyjęciem proponowanego porządku posiedzenia? Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w gminie Giżycko. Proszę radnych o zabranie głosu w tej sprawie. Ja tylko mam takie pytanie, bo tutaj pewnie jak straż zostanie odwołana, to te obowiązki, które powiedzmy na przykład w zakresie tych psów, czy tych innych takich potrzebnych bezpieczeństwa, to na sołtysy ustawą, tak? Wtedy sołtysi będą wygenerowane wtedy, tak? Straż zamiast straży. Jeżeli chodzi o obowiązki dotyczące psów, to jeszcze kwestia jest ustalenia. Ja nie wybiegałem tak mocno o przyszłość, żeby ustalić kto i jakie ewentualnie obowiązki przejmie, ale rzeczywiście niektóre obowiązki będą musiały przejąć inne osoby. Jest możliwość też podpisania umowy czy porozumienia z miastem czy z inną gminą, która posiada straż gminną lub miejską, na wypełnianie pewnych obowiązków. Dopiero po sesji, jeżeli zostanie podjęta decyzja, ja podejmę takie rozmowy. Straż gminna będzie jeszcze funkcjonowała do czasu rozwiązania, do zakończenia swojej działalności. Także to nie będzie, jeżeli podejmiecie decyzję, że ma być rozwiązana, to nie będzie skutkowało od razu natychmiastowym rozwiązaniem Straży Gminnej. Właśnie stąd moje pytanie, panie wójcie, czy nie należało wcześniej sprawdzić, jakie będą koszty wynajęcia innych służb, które miałyby pełnić obowiązki naszej Straży Gminnej i czy faktycznie te koszty nie będą, czy będą tak znacznie niższe, że będzie nam się tą straż opłacało zlikwidować. Tu też z tym jest związane pytanie, ile faktycznie kosztowało utrzymanie tej naszej straży, bo padają kwoty różne. Wiemy też dokładnie, że jakaś kwota wpływała z mandatów. No oczywiście obniżenie kosztów utrzymania tej straży byłoby też spowodowane przeniesieniem straży do budynku gminy. Jak wiemy, były takie próby, żeby stworzyć im tu lokal. Czy zasadne jest naprawdę likwidowanie tej straży? Bo tak do końca nie wszyscy mieszkańcy są przekonani, czy inne służby przejmą obowiązki naszej straży gminy. Ja ze swojej strony poczyniłem działania, żeby ustalić ewentualnie możliwość przejęcia zadań przez inne służby. Rozmawiałem z panem burmistrzem miasta o możliwości podpisania porozumienia. Wstępnie rozmawiałem właśnie o przekazaniu pewnych zadań ewentualnie. I teraz o kwocie, czy też o tej dopłacie do funkcjonowania Straży Miejskiej, to trudno jest tak do końca rozmawiać i ustalać, ponieważ to będzie zależało od zakresu, który ustalimy i jaki mają przejąć. Na pewno koszty utrzymania takiej Straży Miejskiej, która będzie tam miała tylko dodatkowo jakoś tam jakieś zadania w gminie, są dużo niższe i taka obsługa w gminie może być w pełniejszym wymiarze godzin, ponieważ Straż Miejska funkcjonuje w systemie trzyzmianowym. To umożliwia interwencję również popołudniową. Mam rozumieć, że Straż Miejska by przejęła część obowiązków naszej Straży Gminnej za dodatkową płatę i oczywiście za dodatkowym przyjęciem pracowników, tak? Jest bo taka możliwość. Z tego co wiem, to oni mają tak dużo obowiązków, że niestety no, będzie ciężkie im przejąć obowiązki naszej straży, nie zwiększając ilości ludzi.
Jest też taka możliwość, że może zwiększyć skład ilościowy swoich strażników. Tak naprawdę to wszystko można będzie ustalać dopiero najwcześniej w następnym tygodniu. No, czy jest zasadne teraz przyjmowanie decyzji, że straż ma być rozwiązana, skoro nie wiemy faktycznie, o ile nam tu przybędzie pieniędzy w budżecie, bo cały czas tylko rozbija się sprawa zlikwidowania straży gminnej i tak to zostaje przedstawione na zebraniach wiejskich, że straż gminna to jest rozwiązywana głównie z tego powodu, że w budżecie już nie mamy pieniędzy i mamy wielki kryzys. A tak faktycznie, czy później się nie okaże, że zostaniemy bez żadnej opieki służb mundurowych, bo można sobie bardzo to łatwo sprawdzić, dzwoniąc na policję, że znajduje się jakiś pies na blisko mojej posesji, ta policja po prostu na to nie reaguje, nie przyjedzie. I śmiem wątpić, że inne służby, które mają przyjąć te obowiązki, taką reakcję podejmą w takim tempie, jak robią to straszne. Psy to są tylko, to jest taki zawsze jakieś pytania o te psy, to są dziwne, bo to nie tylko psy, są różne inne sprawy, które one załatwiają. To, proszę Państwa, wiecie na pewno, że ostatnio w Kuklinie zostało wycięte drzewo, prawda? Że ostatnio była reakcja też w innym miejscu, gdzie drzewa były wycinane. Naprawdę zadzwońcie na policję, oni nawet na to nie zareagują. To od razu sobie tu naprawdę bezpieczeństwo w naszej gminie bardzo mocno spadnie z tego względu, jak nie będziemy mieli tej naszej straży. Pewne zadania rzeczywiście będą wykonywali, czy mam nadzieję, że będą wykonywali funkcjonariusze mundurowi. Teraz jest kwestia tylko ustalenia, w jakim zakresie i to. Na pewno będzie się to wiązało ze zmniejszeniem obciążenia finansowego dla naszego budżetu. To mogę zagwarantować, bo nie będzie to wymagało zatrudnienia aż tylu strażników, którzy teraz pracują tylko na razie na jedną zmianę. Tak, ale też wiemy, że koszty utrzymania tej straży właśnie w inkasach są też wysokie z tego względu, że płacą za wydzierżawienie tych lokali, prawda? Jeżeli mamy tutaj liczyć tak koszty dzierżawy lokali i tak dalej, w tym samym budynku znajduje się lokal, który wynajmuje niby Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, czy jak to się tam nazywa, czyli Ośrodek Pomocy Społecznej, który świadczy usługi lekarskie, to są pieniądze nieporównywalne do tego, co wydajemy na straż. Tam za lokal bardzo duży, pan doktor płaci śmieszne pieniądze, natomiast ze straży gminnej są pobierane pieniądze kilkanaście razy większe, prawda? Czy tak jest? Akurat właścicielem lokalu jest gminny Gotier i to oni dysponują tym lokalem na stawki. Z tego co wiem, umowa na wynajem lokalu znajduje się w gminie. To sprawdźcie. Myślę, że tak, te wszystkie umowy dzierżawy, które dotyczą lokali, są akurat w gminie. Także. No. I to jest do sprawdzenia, bo... Chciałbym dać ile ta straż tak naprawdę interwencji na tym, bo mówicie, że tak, te psy łapią i takie są zabiegami, opracowani, to jakby, no, ile faktycznie jakby tych interwencji jest w tej straży, ile... No, właśnie bardzo bym tu poprosił parę komendant ewentualnie, bo tutaj bez niej to akurat myślę, że bez wglądu do ksiąg, które oni posiadają, my nie możemy się wypowiadać, bo pewnie... Ile będzie musiała wydawać policja, ile gmina, tak, się nie wiadomo. Tak? Ja myślę, że tą kwestię to powinniśmy jutro poruszyć na sesji rady i dać pani komendant możliwość wypowiedzenia się na ten temat. I myślę, że ona jest najbardziej zorientowana, ile były interwencji, jakie to były interwencje. I czy wtedy pokażemy i wszystkim ludziom, ile naprawdę ta straż gminna robiła. Tak to w tej kwestii to możemy sobie tylko gdybać. Ja może tylko odpowiem na to pytanie, ponieważ w ostatnich miesiącach, przeglądałem tutaj też z ostatnich miesięcy wykazy interwencji i to jest średnio 15 miesięcy interwencji. Oprócz konwojowania, bo też tym się zajmują tutaj, konwojowaniem pieniążków. Należałoby zadać pytanie, bo rozwiązać to można, to nie jest problem. Rozwiążemy to na jakiś ślad już zamykamy sobie z takiej straży, gdzie jednak w tą straż zostały dokładnie poniesione, czyli wyszkolenie tych strażników. Samochód można sprzedać, to już nie ma problemu, ale teraz sołtysi rozwiązali decyzję. Każdy sołtys dostawał ewidencję psów z terenu gminy. Tam jest taki zapis, jeżeli jest pies nieoznaczony
czipem, 100 zł musi zapłacić właściciel psa. Chyba to jest gospodarstwo, ale to jest albo to psa, albo już się przyjedzie. Teraz są też chodzą. Te psy spisują wszystkim. Czyli praktycznie wiemy, ile tych psów przybywa. Ale wiadomo, że sołtys też nie pójdzie i sprawdzi, ile rzeczywiście tych psów jest. I teraz kto skontroluje, może wygrywkowo, może nie wszystkich, żeby było wiadomo, że straż przyjedzie na miejsce i sprawdzi, czy te psy, które w gospodarstwie są, rzeczywiście są i czy one na terenie przebywają. Bo podejrzewam, że przyjdzie zaraz koniec marca, początek kwietnia i te badachy będą chodzić po 25 psów. To jest dosyć bardzo groźne. Teraz... Tak, bo to z ma zapisanych jedno wiązane reszta rozum chodzi i one się wszystkie badachy powinny. I teraz... No nie może chodzić, bo to idzie dalej, nie? I tutaj... Jak nie ma gospodarki. Tak, ale nie, no nie, do tej pory było tak, że przyjechała straż, że pies bojącał się, a był właściciel i go różno puścił, no to albo był połączony, albo był nawet karny. W tej chwili, no jeżeli straży nie będziemy mieli, no to będzie trzeba do sądu, bo to takiej możliwości nie będziemy nałożyć. To jest trzeba zadać pytanie, czy w ogóle ta ewidencja psów jest w ogóle w tej chwili potrzebna? Bo nie ma to skontrolować, to jest takie, no a to ja wpiszę to wpiszę i tak naprawdę tych podatkowych psów chyba nie mamy. Ja nie słyszałem, żeby ktoś zapłacił za psa podatki. A ideą tego spisu było to... Ideą tego działania było to, żeby każdy, kto ma psa, oznaczył go trwale tym chipem. Wtedy wiadomo, pies się wolęca, chipa ma, wiadomo, czyli... Straż tego nie robiła, także tutaj nie sprawdzała, ja prosiłem wielokrotnie, żeby pojechali i sprawdzali. Tak samo jak na dach, gdzie jeżeli policja dzwoni i też inne służby coś z tymi zrobić, oni nie jadą tam i sprawdzają, tylko latają, no ja to się śmiałem, że na komendantki to taki atak zrobię, że ona uchwycę, robię, nie jako strażnik, bo ona powinna jako straż przeciwdziałać z tym, tego nie robiła. Także mi się... No wcześniejsze, czyli tutaj w tym momencie no, ta straż nie będzie pełnić tej roli, którą powinna pełnić, bo nie powinna, chyba że pan wójt zdecyduje, że to będzie tak zrobione czy inaczej. I co ciekawe, kiedyś jeszcze przed powołaniem straży psami się zajmowali sołtysi. Czyli jak pies się wolecał, sołtys ustalał, czy to jest właściciel. Jeżeli właściciela nie było, dopiero po jakimś czasie dzwonił, przyjeżdżali i wyławiali. I wtedy chyba płaciliśmy za psy, chyba jak tutaj pani skarbnik pewnie zaraz prostuje, a gdzieś ponad 70 tysięcy. Ileś tam lat temu musiał być teraz z nim. A teraz sobie płacimy jakiś straż. Nie dosyć, że dużo więcej płacimy, bo chyba mamy zarezerwowanych było 120 tysięcy na te psy. Plus 145 i plus wypłaty strażnika. No to nam już daje 200 tysięcy. Także tutaj w tym temacie już możemy sobie zapomnieć o tym. Bo gdyby oni naprawdę pracowali, to wszystko robili tak jak trzeba, tak jak gmina potrzebuje. Kiedy zwróciłem uwagę strażnikowi, że to trzeba zrobić, bo to jest dla gminy potrzebne, on powiedział, że mają swoje przepisy i tu się nie będę zajmować. A ja mówię, nadal ma taki przepis, że może strażnik zrobić. Mówi, że na mnie odpowiada, bo mam również nasze zadania. I tutaj ja akurat może nie jestem i przeciwnikiem i to czy zagrożałem jakiś tam zapalnym coś strażem, próbuję w jakiś sposób na trzeźwo wyciągnąć co będzie nam potrzebne. Czyli tutaj możemy jasno stwierdzić, że z psami ona więcej nam szkody robi niż pożytku, prawda? Teraz następny punkt. No. Strażnicy z policjantami latali tam na drogi, żeby tam razem tam porównać prędkości robić tak dalej. Czyli właściwie wójt płacił, a pracowała na dobro policji. Także w tym wypadku też to. Ale to jest temat zamknięty już rada, bo nie ma dawno, my dalej ciągniemy. Nie, ale nie chodzi o radary. Nie chodzi o radary, bo wspólny patrol był. Wspólne patrole są w wielu miastach i wielu wsiach robione, bo to ludzi.
Słuchajcie, oglądaliście ostatnio reportaż, gdzie na wsi zrobili sobie służbę cywilną i nadzorują, żeby był porządek we wsi. To mamy do tego dojść, żeby z powrotem sąd skończył się kłócił z ludźmi, czy ten pies jest, czy nie ma. Wiesz dokładnie, Krzysiu, że bez munduru ci nikt nie wpuści na posesję i nie pójdziesz nie sprawdzić, czy śmieci wyrzucił za płot i co mu ty zrobisz, powiedz. No. Będziesz chodził po sądach i się będzie to ciągnęło latami. Ale to i też koszty będzie ponosił, kto będzie ponosił te koszty? Dobrze, ale to co mówię, to jest tylko do naprawienia. No dlatego mówię, że trzeba by było, moje zdanie jest takie i moje i wielu znajomych, którzy też zostali ukarani przez służby mundurowe, bo na wsiach to wypowiadają się ludzie, służba jest niepotrzebna, bo mandaty lepią. Oczywiście lepili mandaty, ale za co? Za przekroczenie prędkości w szczybałach? Przecież ludzie powiedzieli, jeżdżą po 140. Proszę bardzo, czemu tam policja nie stoi dzień w dzień, żeby nauczyć ludzi, żeby jechać 50 przez tą wioskę? Służba stała nasza, ukarali, zaczęli ludzie wolniej jeździć. Teraz nie ma służby, z powrotem jest ta sama jazda. Trzeba czekać, aż ktoś zginie. I taki człowiek się wypowiada, że on nie potrzebuje służby, bo on dostał mandat za przekroczenie prędkości. Przepraszam bardzo. To chyba się powinien nie wypowiadać tylko na swój temat, a nie na temat służby mundurowej. No to się zgadza. Czyli mówię od razu to, co sołtysi robią, jeżeli straż nie będzie do kontroli. Dajmy im szansę tej straży gminnej. Zróbmy troszeczkę porządek. Zmobilizujmy panią komendant. Wprowadźmy ich tutaj do budynku. Będzie większy nadzór, bo będzie miał ich tu wójt. Będzie miał ich sekretarz. I kontrolujmy. Rok czasu dajmy im szansę, czy pół roku. I zobaczmy, czy są potrzebni, czy nie. Bo tak skasować tylko na wariackich papierach, to wszystko możemy skasować. I szkoły, i przedszkola, bo też mamy duże wydatki na tych służby. Teraz mam bardzo dużo sygnałów. Mają ludzie szamba. Nawet nie wywożą, tylko wylewają. Ja mogę nazwiskami, nawet nazwiska znam tych ludzi. I to nie dlatego, że nie mają pieniędzy, że nie podłączają. Oni po prostu nie chcą. I to się wylewa i z jednej strony człowiek jeden płaci, żeby za te szamba, żeby nie wywozić, wywozić do pawiku, tam na wylewisko, dużo tego robi, ale jeszcze więcej na pola wylewają. I to jest taka, mamy proste linie podłączone, kanalizacyjne, ile osób się podłączyło. Nie podłączą się, bo im się nie opłaci, lepiej na pole wydać niż tutaj, a im nie za nim płacą. I kto teraz to zrobi? Pokażę teraz postępowanie, żeby kogoś skontrolować i powiedzmy, nie ma kwitu, bo akcja była straży też taka, że poszli wszyscy sprawdzali kwity z wylewiska i jak już kontrolowali, to przy okazji, czy pies był szczepiony, też sprawdzali. Jak wcale nie będzie już, to nie będzie sprawdzany w tej chwili. Co robi szabel? No to muszę przedstawić kwity z wylewiska, że tam był, więc coś musi z tym zrobić. Następne sprawy szczepiony. W jakiś sposób zagospodaruje, czy coś też musiał to wszystko wykazać, to było uporządkowane. Po powołaniu straży bardzo dużo ludzi podpisało umowy na wywóz na to wszystko. I teraz, jeżeli straży nie będziemy, a będzie wód musiał zareagować, bo będą takie sprawy, to one po prostu wszystkie szły do sądu, a starym zwyczajem sąd ze względu na mało szkodliwe społeczne będzie to oddawał. Także żebyśmy sobie, likwidując to straż, też nie byli wystrzeliwcy w kolano. No. Nie będzie żadnej mocy perswazji. No właśnie, chciałam powiedzieć, tak, jest straż. Nie. Z szambami pracowali, nie pracowali. Ja mówię w temacie, co robili, co mi się wydaje i co mogliby robić. To się wydaje, Krzysztof, że jeżeli mogę ci przerwać, w tej chwili mówimy o takich rzeczach, i tu pan Wiesław też mówił, to co oni przez 8 lat powinni robić, ale by nie robili. A w tej chwili się zastanawiamy, jakby radni zadecydowali, co oni mają robić. Nie za nich decydowali. Proszę pana, my jako radni możemy zlecić dla pana wójta, żeby wyznaczył im obowiązki, te, które powinni oni wykonywać w ramach swoich działań, które przynoszą korzyść dla gminy, a nie to, że my im zarzucamy, że przez 8 lat nie pracowali. To, co było, to było, co będzie, to może być naprawione i mają robić to, co im się każe. A nie będą dalej siedzieć, będą siedziały 4 osoby i nie będą wykonywały swoich obowiązków. To, co do nich należy. To jest nieprawda. Jakie służby? No ja chciałem. Tak jak pan mówił, odcinka drzewa, na przykład, są szkoły leśne, które są w tym
pan na przykład sam śleśle pana i pan wyrzuci na przykład, że sąsiad wyciął drzewo, nie ma takiej kary pana? Tak, na straż leśna to jest w lesie, proszę pana, a nie na terenie gminy, czyli na posesję leśną, gdzie mamy. My mamy swoje grunty gminne, proszę pana. Nad jeziorami każdy trzeba zrobić pracę. No ja. Nie pojedynczą, a nie dostępują. Proszę, kto zabiera głos? Proszę bardzo. Czy są pytania? Ja tylko powiedziałem. Jest, pies na wsi był, będzie i to jest niewykluczone, co byśmy, panie Kuli, żebyśmy wyeliminowali psa. Tak jak ostatnio na sesji pan powiedział, pan Piotr Liśniczy. Pies czasami wyskoczy, czy coś, nie, na przykład i od razu go, nie wiem, pod dubeltówkę wziąć, czy do schroniska. O to chodzi, panie Kuli, że oni do tej pory nie robili tego. Nie chodzili z miska z nami, nie kłodzą. Skąd pan to wie? No bo wiem. Ale skąd pan to wie? No bo jest w terenie i to co ale skąd ludzie, pan to wie? Sprawdzał pan książkę interwencji, jaką oni prowadzą? Skąd pan to wie? Ze zgadza banki? Proszę pana. 15. 15. Proszę, poczekajmy jutro. Dajmy pani, będzie pani komendant, bo sam prosiłem, żeby jutro bywa. Sprawdźmy naprawdę z książki tej, którą... Nie wiem. Co no, nie wiem, ja nie sprawdzałem tej książki. Chciałbym, żeby pani komendant się wypowiedziała na ten temat. Ile faktycznie mieli interwencji, jakie interwencje, co robią i tak dalej. Bo ja naprawdę w tej chwili to jestem daleki od tego rozwiązywania tej instytucji. Bo nikt nie przyjedzie wam do psa, nikt nie przyjedzie wam do wycinania na terenie gminnym. Gminny las, proszę pana, to nie jest gminny, to nie jest las państwowy. Niech pan sobie zdaje sprawę, że nad wszystkimi jeziorami tereny, dużo terenów mamy gminnych i będą tam ciąć drzewa i nikt nie zareaguje. Powiedzą, to jest gminny, idzie pan do wójta. I będziecie taki mieli właśnie taki kraj, jak sobie zrobicie. Bo nikt nie przyjedzie i nie zainterweniuje. Daj mi pani komendant, niech powie, co robili. Czy 15 interwencji, skoro 15 interwencji w miesiącu, to proszę bardzo, jakie interwencje, co robili, czy to zagrażało zdrowiu mieszkańców gminy, czy nie. Bo będziemy sami, sortys nie pójdzie i nie będzie reagował na wiele rzeczy, które powinien zrobić strażnik gminy czy jakiś inny mundurowy. Powinno się na to powiedzieć, jak to jest. Ja się bardzo dziwię, że tu nie ma komendantów strażnik gminy. Myślałem, że to normalna dyskusja jest, bo tu jest jedna strona i jest druga, czyli powinno... Bo tak zatwierdzimy teraz, że jesteśmy za rozwiązaniem straży gminy, a jutro się okaże, że w ogóle no... Że co, że straż jednak jest potrzebna i tak dalej, i co, będziemy opiniować, że no wszystko tak, straż gminy rozwiążemy, bo dużo pieniędzy kosztuje. Jaka jest opinia panie wójcie komendanta policji na temat rozwiązania straży gminy? Nie jest napisane, jest negatywna. Czyli policja wyraża ewidentnie, daje nam do zrozumienia, że oni obowiązków straży gminy nie przejmą. Proszę nie interpretować opinii, to przeczytać. W opinii jest opinia negatywna, z tym, że zapisane jest, że oni będą musieli przejąć pewne zadania i to będzie trzeba od nich egzekwować. Bo tak naprawdę to teraz część zadań przejęła straż gminna, a te zadania powinny być wykonywane przez policję. I oni mają nawet w szerszym zakresie możliwość wykonywania tych zadań. Nie do końca bym się zgodził. Straż gminna, proszę pana, w Zakopanem ma prawo wejść na posesję i sprawdzić nawet, czym ludzie palą w domu. To tak jak było w Bystrym na przykład, że palą tam, gdzie produkują ludzie, palą tymi pozostałościami po produkcji chemikaliami. Nikt tego więcej nie mógł zrobić, tylko właśnie straż gminna. Na polecenie wójta ma prawo wejść i sprawdzić. Niestety policja takich możliwości nie ma bez nakazu. I takie są właśnie różnice. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Jeżeli nie, to kto jest za opinią pozytywną dotyczącą projektu uchwały w sprawie rozwiązania straży gminnej w gminie Giżycko? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Dwa. Kolejne projekty uchwały dotyczą nieruchomości. Proszę kierownika o przedstawienie projektu uchwały w sprawie... który to jest punkt?
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o powierzchni 0092K numer 208/85 o powierzchni to jest druga działka 0029H położona w miejscowości Gajewo. Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej własności udziału określonej numerami rewizyjnymi 208/86 o powierzchni 92 m² działki 208/49 o powierzchni 14 m² położone w miejscowości Gajewo, wyrażenie Gajewo dla właściciela działek przyległy oznaczonych numerami 208/50, 208/51, 208/86, 208/63 oraz sprzedaży działki 208/85 o powierzchni 290 m² położonej w miejscowości Gajewo, wyrażenie Gajewo dla właściciela działki przyległej numer 208/49. Szczegółowe posiadanie znaczenia to właśnie to numer w ustępie pierwsza dialogka stanowiąca załącznik do uchwały. Wydzielenie tych działek i sprzedaż ma związek z chęcią rozbudowy firmy Szkłowód. Jest już projekt, który na rozbudowę stało to skrzydło tej firmy. I aby rozbudowa miała sens, tutaj inwestor zgłosił się o odkupienie takich fragmentów, żeby ta inwestycja mogła powstać. To jest tam na tej miejscu? Tak, tak. Forma bezprzetargowa i sprzedaż dotyczy dwóch właścicieli. Odbyło się spotkanie z nimi, ugodowe i ustalono, że właśnie że działka 285 jest sprzedawana panu, który tu sąsiad, właściwie działki 185, a te działki, czyli działka 289 i 286, tutaj firmy szkoły. Czy są pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, kto jest za opinią pozytywną dotyczącą projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości? Działka numer 208 na 86 o powierzchni 0092 i numer 208 na 85 o powierzchni 0029 miejscowości Gajewo. Teraz kolejny projekt uchwały. Dotyczy nieruchomości. Dotyczący nieruchomości. Działka numer 4 na 6 o powierzchni 20 m² położona w miejscowości Upałty Małe. Proszę Panie Kierowniku. Uchwała do wyrażenia zgody na najem części nieruchomości zaznaczonej numerem rewizyjnym 4/6 w okręgu rewizyjnej Upałty w miejscowości Upałty Małe zabudowanej garażem w powierzchni 20 m² na okres 3 lat. Czy było oznaczenie nieruchomości, które było pierwsza zwierzątka stanowiąca załącznik do uchwały. Garaż ten zlokalizowany jest pod budynkiem, który jest własnością gminy. W budynku tym aktualnie mieści się świetlica wiejska, sklep, biuro spółdzielni mieszkaniowej. Planowana jest adaptacja dalszej części na lokale socjalne, jest w trakcie i do czasu zakończenia tej inwestycji i pożytkowania całości jest proponowana, to pomieszczenie jest jakby niewykorzystywane, dlatego jest propozycja na wniosek jednego z mieszkańców, żeby wydzierżać do czasu zakończenia naszej inwestycji. Znaczy w umowie będą może być wcześniejsze, tak, ale wcześniejsze do rozwiązania pod jakimś tam czy są pytania?
Jeżeli nie ma, to kto jest za opinią pozytywną dotyczącą projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na najem nieruchomości działka 4x6 o powierzchni 20 m2 położona w miejscowości Upałty Małe? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Następnie przechodzimy do punktu 5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej działka numer 10x7 o powierzchni 5414 ha położona w miejscowości Upałty. Proszę panie kierowniku. Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej nowej dzierżawy działki numer 10x7 o powierzchni 5414 m2 położonej w okresie wydzenia Upałty na okres 3 lat. Szczegółowe znaczenie gry kontynuowała w paragrafie 1 zawierającą rąbka stawiającego zawarcie Upałty. Działka ta jest działką rolą od wielu lat jest tak użytkowana. Użytkowana jest w sposób prawidłowy, utrzymywana w tym kulturze rolnej. Dzierżawcy dotychczas nie zabierali żadnymi zaległościami, jeżeli chodzi o dzierżawę. Jakie jest sytuacja z przedłużeniem? Czy są pytania? Tak, mam pytanie. Chciałem dopytać, jak jest naliczana dzierżawa za taką działkę? Czy to jest jakoś brane pod uwagę wartość tej, po prostu tej ziemi, czy to jest naliczane według jakichś wskaźników, które są? To jest naliczane zgodnie z zarządzeniem wójta, 3 groszy za metr kwadratowy. Dotyczy to celem całej stałej kwoty. Czy ktoś ma jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, co? Tak. Kto jest za opinią pozytywną dotyczącą projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej właśnie tej działki z punktu 5? Proszę o podniesienie ręki. Przechodzimy do punktu 6. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej działki numer 98 o powierzchni 1,300 ha i części działki 99x1 o powierzchni 1,1200 ha położonej w obrębie geodezyjnym Pieczonki. Proszę panie kierowniku. Wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy działek o następujących numerach geodezyjnych 98 o powierzchni 1,3 hektara oraz części działki numerze 99x1 o powierzchni 1,12 hektara położonej w obrębie geodezyjnym Pieczonki na okres 3 lat. Szczegółowe znaczenie gry kontynuowała w paragrafie 1 zawierającą rąbka stawiającego również dotychczasowy dzierżawca dzierżawił ten teren od 2006 roku, utrzymał w odpowiedniej kulturze rolnej, właśnie nie zabrał nas. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, kto jest za opinią pozytywną dotyczącą projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej działek z punktu 6. Proszę o podniesienie ręki. Przechodzimy do punktu 7. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej działki numer 42x39 powierzchni 0,4800 ha położonej w miejscowości Sołdany. Proszę panie kierowniku. Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy działki numer 42x39 o powierzchni 4800 m2 położonej w okresie Sołdany na okres 3 lat.
szczegółowe znaczenie tego problemu, a pragnę pierwsza zagadka stojąca za myślą do uchwały. Chciałem powiedzieć, że wiele jest od 2013 roku, przyjmowała z roku budżetowej i wierzę, że nie zabędę za uchwały, dlatego na zasadzie było przedłużone takie numer uchwały. Czy ktoś ma pytania? Jak mówią, że mamy obywatelowe, to też można zerwać, czy jakiś powód, który nie płaci, tylko czy są jakieś inne? Tak, jeżeli nie użytkuje w inny sposób, to już wystarczy. Jakąś działalność prowadzi, albo dzierżawy, albo dzierżawia. A jak mija coś sobie tak, to by właśnie chciała. No jest to zapis, oczywiście, że tak, że za parę powinno, powinno okazję powiedzenia można też. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Jeśli nie, kto jest za opinią pozytywną dotyczącą projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości z punktu 7? Proszę o rękę. Przechodzimy do punktu 8. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej części działki 839 o powierzchni 0,3 tysiące ha położonej w miejscowości Wilkazy. Proszę panie burmistrzu. Uchwały wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnym wydzierżawie części działki numer 839 o powierzchni 3000 m2 położonej w miejscowości Wilkazy do dnia 31 października 2015 roku w celu prowadzenia obsługi wyrażeń gminnych. Szczegółowe znaczenie w gruncie, które mowa w parlamentu bieżącym na rok postanowieniu za załącznik uchwały. Umowa dotycząca dzierżawców ma być przedłużona tylko na sezon, na najbliższy sezon, czyli do 31 października. Ma to związek z tym, że na przykład planowany jest nowy przetarg na wieloletnią dzierżawę. Ma to również związek z możliwością pozyskania przez gminę funduszy na zagospodarowanie plaż, kilku plaż, wynajem plaż gminnych. Dlatego do tego czasu proponujemy przedłużyć dotychczasową dzierżawcę, natomiast w okresie zimowym zostanie przeprowadzona procedura zadań przetargu i uwolnienie nowego dzierżawcy od nowego sezonu. Proszę o pytania, czy są? Mam pozwolić, że następny dzierżawca już będzie miał zapewnioną dzierżawę na wiele lat, nie na rok. Tak. To będzie inwestycja. Tak, to będzie to poprzedzone jakąś koncepcją, taką, żeby ta plaża miała taki nowocześniejszy charakter. Można było tego na przykład tego dzierżawcy już pozyskiwać przed sezonem letnim? Znaczy, nie udałoby nam się wcześniej właśnie pozyskać nikogo, kto by zapłacił więcej za ten teren? Procedura za długo trwa. Tak, za długo trwa. Rozważaliśmy taką możliwość, ale nie zdążylibyśmy wówczas do sezonu zagospodarowanie terenu. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania jakieś? Nie ma. Jeśli nie ma, kto jest za opinią pozytywną dotyczącą projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej z punktu 8. Proszę o podniesienie ręki. Przechodzimy do punktu 9. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej działka numer 277/2 o powierzchni 0,1700 ha położony w obrębie geodezyjnym Kamionki. Proszę panie kierowniku. Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy działki o numerze geodezyjnym 277/2 o powierzchni 1700 m2 położony w obrębie geodezyjnym Kamionki na okres 3 lat. Szczegółowe znaczenie to tutaj mowa w paragrafie pierwszej zawartka stanowiąca załączną uchwałę. To działka dzierżawiona jest od 2012 roku i również utrzymywana jest w odpowiednim w kulturze rolnej i nie dzierżawca nie zabiera. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Jeżeli nie ma, kto jest za opinią pozytywną dotyczącą projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej z punktu 9? Proszę o
do góry. Przechodzimy do punktu 10. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej działki nr 119 na 4 o powierzchni 05100 a położone w obrębie geodezyjnym steroławki małe. Proszę panie burmistrzu. Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie bezprzetargowej w kolejnej umowie dzierżawy działki nr 119 przez 4 o powierzchni 5100 a położonej w obrębie geodezyjnym steroławki małe na okres 3 lat. Szczegółowe znaczenie do wyrażenia w parach pierwsza zawierana w kasach za oczywiste uchwały. Działka dzierżawy na 2005 roku, ponieważ utrzymane są w kulturze rolnej i nie ma zaległości w podkluczach. Pytania, proszę. Już 10 lat on tu ma planto, tą dzierżawę. Tak. Tam nie skoczy tam od tego kupu? Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Jeżeli nie ma, to kto jest za opinią pozytywną dotyczącą projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości z punktu 10? Proszę o podniesienie ręki. Przechodzimy do punktu 11. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. Proszę pani skarbnik. Proszę państwa, szkoła podstawowej w Wilkasach tworzona jest stołówka szkolna. Do tej pory dzieci chodziły, korzystały ze stołówki szkolnej w gimnazjum. Pani dyrektor zwróciła się z prośbą o przesunięcie środków, które są u niej w planie finansowym, 10 tysięcy na zakup zmywarki i wytłumaczeń. To jest z zakupu materiałów i wyposażenia z paragrafu 421 na paragraf 6-9 tysięcy. Tak, przesunięcie z paragrafami i po zmianach zmienia nam się układ wydatków, zmniejszają się wydatki bieżące na korzyść wydatków majątkowych. Kwota wydatków taka sama. Proszę o pytania. Czy ktoś ma pytania? Jeżeli nie, kto jest za opinią pozytywną dotyczącą projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok? Proszę o podniesienie ręki. Przechodzimy do punktu 12. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Giżycko prowadzenia zadań z zakresu właściwości województwa dotyczących obowiązku utrzymania czystości i porządku. Proszę. Uchwała w sprawie przyjęcia przez gminę Giżycko prowadzenia zadań z zakresu właściwości województwa dotyczącego obowiązku utrzymania czystości i porządku na podstawie artykułu 17 ust. 2 punkt 11 artykułu 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 5 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 13 września 1966 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Giżycko uchwala co następuje. W paragrafie 1 postanawia się przyjąć zadania powierzone z zakresu właściwości województwa dotyczące obowiązku utrzymania czystości i porządku na nieruchomości obejmującej ciąg pieszo-rowerowy położony wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 592 Bartoszyce Kętrzyn Giżycko na odcinku miejscowości Sterławki Małe Strona Grawa. W dniu 21 stycznia bieżącego roku wpłynął do Urzędu Gminy Giżycko wniosek z Zarządu Dróg Wojewódzkich o Olsztynie z prośbą o objęcie bieżącym utrzymaniem nowo wybudowanego w ubiegłym roku ciągu pieszo-rowerowego, motywując tutaj współpracę między gminą a Zarządem Dróg Wojewódzkim. To współpraca, która mogłaby być też na przyszłość, tak? W związku z tym Pan Wójt przedstawia projekt uchwały i oczywiście realizacją tego zajmował się Gminy Zakład Komunalny w ramach naszej umowy o bieżącym utrzymaniu. Po pierwsze, taka współpraca.
Mamy takie współpracę jeszcze zawarte z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i z Zarządem Dróg Powiatowych, jak się kojarzy. Tak, to były wcześniejsze. Na przykład szczególnie na ścieżki rowerowe, właśnie ciągi pierwsze jezdy mamy takie porozumienie. Tutaj oczywiście porozumienie będzie przedstawione, projekt porozumienia będzie przedstawiony przez zarządów wojewódzkich, jeżeli Państwo przyjdziecie oczywiście. Proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? Czyli nic sprzątamy, ale nic co? To tracą tą stronę. Oni będą budować. Oni wybudowali te budowy z naszą tutaj pomocą finansową. No i jest to około 333 metrów na dzień dzisiejszy, bo ten chodnik kończy się, nie idzie całkowicie przez miejscowość. Dalszy ciąg też jest projekt, to był pierwszy etap. Mieszkańcy też będą pewnie wnioskowali o dalsze etapy budowy tego ciągu. Także. Czyli będą sprzątać w wolnych chwilach, tak? Tam. Nie, tylko trzeba w wolnych chwilach. Już przejmiemy tego publicznego bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to kto jest za opinią pozytywną dotyczącą projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Giżycko prowadzenia zadań z zakresu właściwości województwa dotyczących obowiązku utrzymania czystości i porządku. Proszę rękę do góry. Dobrze. Przechodzimy teraz do punktu sprawy różne. Czy ktoś ma odpowiedź na pytanie? Panie kierowniku, jeszcze chciałem zapytać, tam u nas w Tyrkowie ta działka, ona chyba gminna jest, tam 4 hektary. Co Adams wykupił na samym początku? Czy to jest cała działka przeznaczona do sprzedaży? Nie, znaczy ta, jak się wjeżdża do Spytkowa, po prawej stronie. Po prawej stronie, tam pewnie. Tam jest, zgodnie z planem, jest tam wydzielony, jest 12 działek, a tam skupił chyba 4 pierwsze. To są działki budowlane w takich dwóch rzędach. To nie jest sam działka, to jest przeznaczenie na sprzedaż, tak? Ale to w drodze, jak drogie przetargu. Przetargu, tak? To znaczy jak? Czy jeżeli ktoś jest chętny, to ogłaszamy, gmina ogłasza przetarg? Znaczy my co jakiś czas opuszczamy, natomiast już ostatnio nie było zainteresowania. Jeżeli ktoś się zgłosi, to oczywiście wystawimy ją automatycznie. Rozumiem. Jeśli zna pan kogoś, to... Kto chce kogoś? Tak, bardzo chętnie. Wystawimy. Prosimy o nas. To tam 4. Czy są jeszcze jakieś sprawy? Jeżeli nie, to dziękuję Państwu za przybycie i zamykam posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Giżycko.